Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju w minionym 87 roku. Liczba najróżniejszych okresie roku 80. Przez gąszcz liczb i tabel zajmujących prawie 40 stron druku pomógł przebić się dziennikarzom prezes GUS-u profesor Wiesław Sadowski na konferencji prasowej. A oto jak określił plusy i minusy minionego roku w gospodarce. Z jaśniejszych stron to bym powiedział tak, przemysł. Przemysł, jak wiadomo, jest tym czynnikiem najsilniej rzutującym na tworzenie dochodu narodowego. Otóż produkcja przemysłowa była nie tylko większa niż przed rokiem, ale nieco większa aniżeli planowano. Z tego trzeba się cieszyć. Jasnym punktem niewątpliwie jest pewien wzrost i w porównaniu do roku ubiegłego i w porównaniu do planów eksportu. I to w jakimś stopniu w roku ubiegłym udało się osiągnąć. A czego się nie udało, panie prezesie? No, mnie się wydaje, że pewne trudności powstały w rolnictwie. Wprawdzie chcę przypomnieć, że zbiory zbóż były rekordowe, znacznie wyższe niż przed rokiem. Natomiast zastąpiło zahamowanie, a nawet spadek właściwie w pogłowiu trzody chlewnej i bydła. No i to, nie mówiąc już o klęskowych zbiorach owoców, i to spowodowało pewien spadek w sumie produkcji rolniczej, co zresztą przyczyniło się do spadku tempa wzrostu dochodu narodowego. Ale pomimo to udało się osiągnąć 2% wzrost dochodu narodowego, który jest najważniejszym wskaźnikiem rozwoju gospodarki. Jak już słyszeliśmy, głównie dzięki przemysłowi, który sprostał zadaniom Centralnego Planu Rocznego, a nawet minimalnie, jak widać na planszy, o 0,3% je przekroczył. A w porównaniu z rokiem 1986 cała produkcja przemysłowa była większa o 3,3%. Do pozytywnej opinii prezesa Sadowskiego o handlu zagranicznym dodajmy jeszcze jedną informację. Została osiągnięta znacznie wyższa niż w roku 86 nadwyżka. Dodatnie saldo w obrotach ze strefą dolarową. 1 240 000 000 dolarów, o 168 milionów więcej niż rok temu. Budownictwo mieszkaniowe. Do wykonania planów wojewódzkich zabrakło ponad 1% liczby mieszkań. W porównaniu z rokiem 1986 wynik jest nieznacznie lepszy, o ponad 3% mieszkań więcej. Na rynku wewnętrznym przybyło więcej pieniędzy niż towarów. Ceny detaliczne towarów i usług wzrosły o mniej więcej 26%. Zwiększyły się też wynagrodzenia pracownicze. Przeciętne w gospodarce uspołecznionej osiągnęło 29 200 zł, o ponad 5 000 więcej niż rok temu. Koszty utrzymania, nie licząc alkoholu i papierosów, zwiększyły się w rodzinach pracowników gospodarki uspołecznionej o mniej więcej 22%. Nasze dochody realne w tym roku będą zależeć nie tylko od cen i rekompensat, ale także w dużym stopniu od tego, ile zdołamy wypracować. 6 tysięcy rekompensaty zwanej dodatkiem inflacyjnym ma zagwarantowane każdy zatrudniony w gospodarce uspołecznionej. Niektórzy dostaną więcej, ale to zależeć już będzie od wyników ekonomicznych w danym przedsiębiorstwie. Ile da pan, panie dyrektorze? Przewidujemy 10,5 tysiąca złotych na jednego zatrudnionego z tego względu, że zależy nam bardzo na tym, aby osłonić pracowników przed inflacją. Skąd pan weźmie te pieniądze? Z różnych źródeł. Mianowicie między innymi jednym ze źródeł jest sprawa poprawy funkcjonowania naszych placówek, lepszego wykorzystania sieci sklepów. Ponadto nie mają prawa być sklepy nierentowne. Ogłosiliśmy 26 przetarg na sklepy nierentowne i niskorentowne. W wyniku tej operacji zarobiliśmy już w tym roku 25 milionów złotych. Czy każdy dostanie porówno? Nie. System motywacyjny przewiduje, że każdy według zasług, to znaczy osiągniętych wyników. To wszystkie informacje. Dziękuję, do widzenia.